Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Przeważająca część kontynentu pod wpływem układów niskiego ciśnienia oraz frontów atmosferycznych. Nad Skandynawią i Rosją w chłodnym powietrzu buduje się i umacnia wyż. Warunki pogody w Polsce kształtuje pole podwyższonego ciśnienia. Nad wschodnie i północne regiony napływa chłodne, a nad południowe cieplejsze powietrze. Słonecznie mimo niskiej temperatury zapowiada się dziś na wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a w zachodnich i centralnych krajach Europy deszczowo. Najcieplej będzie dziś na południu, szczególnie w Rzymie i Atenach, gdzie termometry wskażą około 14-16 stopni. I zmieniamy mapę. W naszym kraju dziś pochmurno. Przejaśnienia możliwe na Śląsku oraz Dolnym Śląsku. Na wschodzie deszcz, a na północy opady śniegu. Temperatura od 1 na Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu, do 4 w Częstochowie i Rzeszowie. Wiatr słaby, głównie ze wschodu. Spodziewane są niewielkie wahania ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie około 1017 hektopaskali. A teraz więcej szczegółów i prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.